Witam, mam na imię Pascal Brodnicki, a z moim pomocnikiem Wiktorem pokażemy Wam dzisiaj, jak przygotować zdrowe drugie śniadanie. Jako pomys mamy, uwaga, ciasto warzywne, który będziecie mógł zapakować albo do pudełka plastikowego, albo na przykład do papieru pergaminowego i będziecie mieć pewności, że Wasze dzieci zjedzą coś zdrowego. Proszę zapamiętać, że naprawdę drugie śniadanie jest bardzo ważne. Przygotując drugie śniadanie, dostarcza się Wasze dzieciaki wszystko, co potrzebuje, żeby mieć po prostu lepszą pamięć, lepszą koncentrację, żeby byli bardziej grzeczni w szkole. Zamiast im dać jakieś pieniądze i im powiedzieć, kup sobie coś w sklepie w szkole. No, między nami, no. W sklepie w szkole najczęściej to się kupuje cukierki, batoniki, napoje gazowane, jakieś rzeczy, które są niezdrowe. Robiąc właśnie zdrową kanapkę na bazie właśnie ciemnego pieciwa i warzywami lub takiego ciasta warzywnego, macie pewności, że wasze dzieci dostają zdrowe, drugie śniadanie, co im pozwala być bardziej grzeczne, mieć lepszą koncentrację i lepszą po prostu chęć do szkoły. Do drugiej śniadanie też jest bardzo ważny napój. Napój, który powinno pić wasze dziećmi, to jest woda. Przestańmy im przygotować puszki z gazowanych słodkich napojów. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale w środku jedną taką puszkę znajduje się aż 7 łyżeczek cukru. Najlepsze dla zdrowia twojego dziecka to woda. Robiąc właśnie takie ciasto warzywne, macie pewności, że wasze dzieci zjedzą warzywa, które nawet nie lubią. Dzisiaj będziemy używać właśnie... Co to jest, Wiktor? Bakłażan. Bakłażan, bardzo dobrze. To jest? Ogórek. Wygląda podobny jak ogórek, ale to jest? Cukinia. Cukinią, bardzo dobrze. Do tego? Pomidor. Super proste. I? Cebula. I cebula. Czyli dzisiaj to są te składniki, które będę dodawał do mojego ciasta warzywne. Ale na przykład możecie zrobić, tak jak mówię, takie sprzątanie lodówki. Jak macie na przykład pióre brokułowe, pióre z marchwi, pióre warzywne, możecie je dodawać zamiast właśnie warzywo, które tutaj używam dzisiaj. Bardzo prosty przepis. Czyli na początku przygotujemy nasze warzywo. Przygotujemy najpierw bakłażan. Potrzebuję pół bakłażan. Hop! Najwięcej witaminy znajdujemy właśnie pod skórką. Dlatego bardzo jest ważne, jak możecie zostawić w środku potrawy skórę, zostawcie je. Oczywiście wszystkie warzywo dokładnie umyłem. Teraz wyciągam peski. O, widzicie? To jest właśnie, co zawiera gorycz w środku bakłażan. Lubisz bakłażan? Nie jadłem. O, to dzisiaj jest twój pierwszy raz w takim razie. Nie. Teraz możemy przykroić paseczki. Następny paseczki w kosteczkę. Nie muszą być to super równe kosteczkę. Widzicie? Coś takiego. Proszę zauważyć, że kroję ze strony miąższ, nie kroję ze strony skórki, bo skórka od bakłażana jest dosyć taka twardawa, elastyczna. Ok, pokroiłem. Czas na... cukinię. I zrobimy w sumie na dobrą sprawę identycznie to samo, jak zrobiliśmy z bakłażanem. Paseczki. I kosteczkę. Czas teraz na cebulę. Co się robi, jak się kroi cebulę? Na pół. Na pół. To najpierw się odkraja. Tak, obkrajamy tylko troszeczkę. Widzisz, taką ilości. Dlatego, że pięta trzyma całą cebulę. Mogę teraz pokroić na pół, bo już wiem, że tak i tak będę musiał to pokroić. I pokroję, ale nie na wylot. Widzicie? I teraz pokroję, ale też, widzisz, nie do końca. Widzicie? W takim sposobem, że pięta dalej mi trzyma całą cebulę. Ona się nie rozpada. Cebula też wyląduje do naszego talerza. No dobrze, potrzebuję też pół pomidor, ale ten pomidor podsmaży, czyli musimy zdjąć skórę. Oczywiście mogłem sparzyć pomidor, ale jest taka technika, która jest też bardzo szybka. Pokroję nasz pół pomidor teraz na cztery. Najpierw wbijam nóż i piłuję, widzisz? I wtedy zdejmuję całą skórę. Hop, i odciskaliśmy wtedy skórkę. Proszę. Do rozgrzanej patelni dodaję 2 łyżki oliwy. I do rozgrzanej patelni smażymy na początku? Bakłażan. Bakłażan. Słyszysz, Wiktor? Śpiewa nam bakłażan już. Super. No i smażymy bakłażan, Wiktor, aż on będzie taki miękki, delikatny, dobrze? Dobrze. Dodajemy teraz? Cukinię. Cukinię. Czyli dodałem teraz cukinię i posmażę kolejne 2 minuty.
No dobrze, 2 minuty minęło. Czas, żebyśmy teraz dodawali cebulki. Dodajesz cebulę do środka? O. Aj mocno. Nie? Czujesz tą cebulę? Tak, czuć. No dobrze, czas, żebyśmy teraz dodawali pomidor. Wiktor, dodaj do środka. Wow. I teraz potrzebujemy krótkie smażenie. Ale pachnie, nie? Co bardzo ładnie wygląda kolorowo. I tak ładnie pachnie. No i Wiktor, już wszystko mamy. Musimy tylko te oprawiać teraz pieprzem. Dodajesz pieprz troszeczkę? Pieprz. I teraz pomieszaj całość. Dzisiaj dodaję troszeczkę oregano. Mogło być to tymianek, żół prowansalski. No dobrze, podsmażone mamy nasze warzywo. One muszą też się ostygnąć. W międzyczasie przygotujemy ciasta. Musimy rozbić 3 jaja i je rozbełtać z pomocą widelca, żeby było 1 litr masy. Jeszcze mocniej. Zobacz. Hop. Delikatny. I otwórz. O, super. Następny ja też zrobię. Hop. I tutaj. Super. I teraz z pomocą widelcem pomieszaj całość. Super. Bardzo dobrze. W międzyczasie, że Wiktor nam miesza nasze 3 jaja, w środku miseczkę dodaję teraz 150 gram mąki. Czyli około 7,5 łyżek. Do naszej mąki, żeby urosło teraz nasz piękny ciasto warzywne, dodajemy troszeczkę, widzisz, proszek do pieczenia. 1 łyżka. I pomieszaj całość od razu. Bardzo jest to ważne, jak robimy ciasto, powinniśmy mieszać wszystkie sypkie rzeczy ze sobą. Jajko są rozbełtane, dodajemy jajka teraz do środka. Będziesz teraz używał moją bazookę. Zobacz, jak to jest wielki mikser, nie? Mieszaj całość, naciskaj i mieszaj. A ja w międzyczasie dodam do środka właśnie mleka. O, cały czas mieszając. Musimy odzyskać takie ciasto do naleśników bardziej gęste. No dobrze, super. Wiktor, odzyskaliśmy piękne ciasto. Teraz do ciasta dodajemy tarte ser. Dobrze. Do naszego ciasta teraz wylądują nasze zimne warzywa. Ja już mam ochotę to spróbować, wiesz, a ty? Ja też. O, to super. To teraz musimy to jeszcze wkładać do pieca. Na taką foremkę, jak przygotowałem dzisiaj. Foremka, której, no myślę, że każdy z was ma to w domu. Zobacz, mam tutaj bazylię. Będziemy wyrywać takie malutkie kawałki bazylię i dodajemy je do środka. Możesz to zrobić? Super. Pietruszka by pasowała do tego, szałwia, tymianek, oregano świeże. Zwykły ścipiorek też był głosem. No dobrze, i wystarczy po prostu teraz dodawać naszą masę w środku naszej foremki. No dobrze, wszystko dodawaliśmy. Ważną, istotną rzecz jeszcze, podrzucamy. To nam daje pewności, że powietrze, które może być zablokowane w środku naszą masę, wyleci po prostu do góry. Nasz ciasto warzywne wyląduje do gorącego pieca, temperatura 180 stopni z termobiegiem między 30 i 35 minut. Jak w domu nie macie termobieg, to jest proste, dodajecie po prostu 20 stopni więcej, czyli 200 stopni. I to wyląduje do pieca. No i musimy teraz czekać 30 minut. Piątka. Ile czasu mamy? Uwaga, uwaga, 3 sekundy mamy. 2, 1, 0. I mamy. Wyciągamy teraz nasze ciasto warzywne. W sumie ciasto warzywne było w piecu 40 minut. No i proszę, proszę zobaczyć, jak pięknie on wygląda. Widzisz? No to weź, który chcesz. Największy, okej. No to co, smacznego? Smacznego. Fajnie, lubię. Może być? Pyszne. Pyszne, no to super. Nigdy takiego nie jadłem. Nie jadłeś takie coś? Nie. No i co, czy coś takiego by się nadało jako drugie śniadanie? Zamiast kanapkę? No i zobaczcie, robiąc właśnie takie ciasto warzywne, macie pewności, że zjedzą warzywo, co jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby dziecko było zdrowe. No dobrze, czas teraz na drugą propozycję, na super zdrową drugie śniadanie. Proponuję, żebyście po prostu przygotowali sałatkę. Chcę wam zachęcać, żebyście wrócili do kaszy, bo kasze są naprawdę bardzo zdrowe. Ja dzisiaj używam jedną z najbardziej zdrową kaszy. Kasza jaglana. Zrobimy taką sałatę na zimno. Do tego
Proszę bardzo, zobaczcie, ile tutaj będziemy mieć składnik. Lubisz kaszę jaglaną? Jadłeś kiedyś? Nie. Nie? Nie. Na ten dzień, spróbujemy ją. To co? Mieszamy całość. Co tutaj mamy? Mango. Mango wyląduje do naszej misy. Obok co mamy? Tutaj? Natki, pietruszki i bazylia. Bardzo dobrze, bazylia. Obok mamy? Rodzynki. Rodzynki też wylądują. Tutaj mamy cebulę. Cula. Cebula podsmażona, bardzo dobrze. Obok teraz migdały. Płatków migdały prażone, bo mają więcej smaki, jak są prażone. Obok? Suszona morela, super, Wiktor, idealne. Obok co mamy jeszcze? Orzechy włoskie, bardzo dobrze pokrojone, idealne. A tutaj mamy gruszka. Super, gruszka też wyląduje do środka. I na środek mamy? Ogórek. Zamiast gruszki mogło być to jabłko, mogło być to brzoskwinie. Wszystkie na dobrą sprawę owoce, które kochacie. I zobacz, te wszystkie składniki dodajemy do naszej sałatki. I mamy naprawdę pewności, że zjemy te 5 warzywo i 5 owoców w ciągu jednego dnia, jedząc taką sałatę. No dobrze. Mieszasz całość. Op. Ja do tego jeszcze dodam troszeczkę oliwy z oliwek, około 2 łyżki. Jedna i dwa. Dodaję pieprz. Żeby było więcej koloru, mogłem dodawać na przykład pieprz czerwony. I sól. Pamiętasz, Wiktor, nie wolno przesadzać z solą. Bo sól... Nadmiar soli jest niezdrowy. On wszystko powiedział sam. Czyli wystarczy. I taka sałatka, proszę mi wierzyć, będzie lepsza jutro. Wszystkie te składniki będą się przegryźć ze sobą i będzie to idealne. Op. No i zobaczcie, taką sałatkę naprawdę idealnie się nadaje jako drugie śniadanie. Bez żadnego problemu można to zapakować do jakiegoś pojemniku plastikowego. Smacznego, bon appétit. Smacznego. Bon appétit, umiesz tak mówić? Bon appétit. O, bardzo dobrze. Smakuje ci? Dobra. To super, bardzo ci dziękuję. Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i proszę zapamiętać, że dzieci biorą przykład od rodziców, czyli warto zjeść wspólnego obiad z dzieciakami oczywiście. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.